kolega Różkiewicz zapala lampkę. O, stoi na krześle. Nie załamało się, czyli kolega Różkiewicz nie jest przeciążony. No i mamy światło. Próbuję to skomentować jakoś. No niech to będzie. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy cały czas w miasteczku namiotowym przed Sejmem. Wśród, są osoby protestujące. Tak. Ale dzięki temu było więcej zamieszania i o, jest protestujący. Dzień dobry. Proszę o kilka słów dla Telewizji Narodowej. Zapaliliśmy właśnie światło. Także będzie tutaj bardziej przejrzyście. Ja chciałbym przekazać Telewizji Narodowej internacjonalistyczne pozdrowienie. Ja też. Dziękujemy i nawzajem w Oktawie wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, w Oktawie Wielkiej Nocy. A pan, jak ma na imię? Ja, proszę pana, mam tak jak Włodzimierz Lenin, Włodzimierz na imię. Panie Włodzimierzu, pan mówił coś, że tutaj będzie kończył się pochód pierwszomajowy, tak? No, prawdopodobnie tak. W 2014 roku tutaj bije serce narodu, Telewizja Narodowa jest. No i wieczory będą lepsze, ponieważ będzie tutaj światło. Nie dopuścimy, żeby tutaj był drugi Majdan. Chcemy, żeby tutaj była Polska, żeby sprawiedliwość zwyciężyła. I jest z nami pan redaktor Różkiewicz z Neonu 24. Bloger, nie redaktor. Pan doktor Sendecki jak zwykle coś przeinacza. No ale... No.